Grupa Azoty pozytywnie przeszła audyt Fertilizers Europe, potwierdzający utrzymywanie najwyższych standardów w obszarze produktów nawozowych na każdym etapie ich produkcji. Ocenie poddano cztery główne zakłady produkcyjne w Policach, Puławach, Tarnowie i Kędzierzynie-Koźlu. Uzyskanie certyfikatu jest poprzedzone przeprowadzeniem audytu, który ma za zadanie sprawdzić poprawność przeprowadzonej samooceny. Samooceny dokonują wszystkie jednostki biznesowe w naszym przedsiębiorstwie. Począwszy od zakupu surowców, poprzez produkcję, marketing, sprzedaż, kończywszy na składowaniu gotowego wyrobu u producentów rolnych. W naszym przypadku są to nawozy wieloskładnikowe. Grupa Azoty jako członek Fertilizers Europe, organizacji zrzeszającej największe europejskie firmy nawozowe, jest zobowiązana do udziału w audytach recertyfikacyjnych programu Product Stewardship, które odbywają się co 3 lata. Próba dostosowania produktu oraz zwiększenia bezpieczeństwa w każdym jego zakresie jest priorytetem całego tego programu. Audyty systemu zarządzania muszą być przeprowadzane z pewną częstotliwością. Z uwagi na to, że mamy do czynienia z pewną zmiennością regulacji w przemyśle chemicznym. Grupa Azoty konsekwentnie poszerza swoje portfolio, wprowadzając na rynek nowe produkty nawozowe z uwzględnieniem polityki klimatycznej i odpowiadające wymaganiom zrównoważonego rolnictwa. Przyznany certyfikat potwierdza, że nawozy produkowane w 4 zakładach Grupy Azoty spełniają najwyższe światowe standardy, a cały proces ich wytwarzania odbywa się z zachowaniem procedur jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnych z europejskimi regulacjami. Uczestnicy 6. edycji loterii Grupy Azoty Dbamy o Polską Ziemię wygrali nagrody o łącznej wartości ponad 500 tysięcy złotych. Nagroda główna, czyli ciągnik John Deere, trafił do pani Anny z województwa małopolskiego. Pani Anna wraz z mężem prowadzi 50-hektarowe gospodarstwo. Zwycięstwo przyniósł Paragon za zakup nawozów wieloskładnikowych Polifoska Krzem. Dziękujemy bardzo. To kolejny rok ze wzrostem zgłoszeń w loterii. W 6. edycji było ich o 20% więcej niż w roku ubiegłym. W uroczystym przekazaniu nagrody głównej udział wziął prezes zarządu Grupy Azoty Tomasz Hinc. To 6. edycja i pierwsza edycja, w której laureatem, a właściwie laureatką jest pani Anna. Także ja się bardzo cieszę, że to jest takie, można powiedzieć, wielkie wydarzenie, w którym widzimy też, że to nie tylko panowie, nie tylko rolnicy, nie tylko producenci, mężczyźni znani z ciężkiej pracy na roli, ale również ciężko na roli pracują panie. Grupa Azoty, wiodący producent nawozów w Europie, jest partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Stąd obecność prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adama Małysza. Wielkie podziękowania dla rolników, ale również i dla Grupy Azoty za to, że cały czas nas wspierają, że możemy mocno się rozwijać jako Polski Związek Narciarski, ale też nasi zawodnicy mają zapewnione cały czas odpowiednie szkolenie. Cieszymy się bardzo, że takie akcje jak dzisiaj są i że rolnicy też są dumni z tego, że polskie firmy mogą produkować taki nawóz, ale też fundować takie nagrody jak właśnie tutaj przed nami. A my z tego również korzystamy, także dziękuję bardzo. Oprócz nagrody głównej uczestnicy wygrali 300 nagród natychmiastowych po 1000 zł oraz 3 nagrody po 10 tysięcy złotych każda. Wystarczyło kupić produkty promocyjne Grupy Azoty za co najmniej 1000 zł i zarejestrować Paragon za pośrednictwem strony dbamyopolskaziemie.pl. W tegorocznej edycji uczestnicy zarejestrowali ponad 51 tysięcy dowodów zakupu, a najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województw lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W związku z rozporządzeniem ministra zdrowia o odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego z dniem 1 lipca przywrócono obowiązek okresowych badań lekarskich dla pracowników Grupy Azoty Police. Badania wykonuje przyzakładowa przychodnia specjalistyczna Medica. Generalnie wszystkie badania są robione w Medice, tutaj naprzeciwko biurowca głównego. Można się umówić w recepcji na konkretny termin i wtedy już lekarz medycyny pracy ustala, jakie konkretnie badania są potrzebne.
Na wykonanie zaległych badań okresowych pracownicy Grupy Azoty Police mają czas do końca grudnia 2023 roku. Skierowania wystawiane są przez odpowiednie osoby w komórce organizacyjnej danego pracownika. Na przykład przez dyrektora, kierownika, specjalistów, mistrzów czy osoby związane z na przykład administracją. Następnie po wykonaniu badań orzeczenie wraz ze skierowaniem trafia do nas, do działu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik ma obowiązek poddać się okresowym badaniom lekarskim. Bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, pracownik nie zostanie dopuszczony do pracy. Pozyskanie nowego pracownika to nie wszystko. Dla wielu osób dopiero rozpoczynających przygodę z firmą pierwsze dni mogą być stresujące. Choć niejednokrotnie posiadają wiedzę i doświadczenie, to nie zawsze są w stanie szybko przystosować się do nowych warunków i organizacji pracy. Podejmowane w Grupie Azoty Police działania mają to ułatwić i spowodować, by w okresie adaptacyjnym każdy pracownik czuł się dobrze. Nowy pracownik jest ciepło przyjmowany, jest odbierany u nas po szkoleniach BHP już z bramy wejściowej, przywożony na instalację, przychodzi tutaj wewnętrzne szkolenia, ma swoją ekipę nadzorującą, dostaje też jednego typowego człowieka od szkoleń, który bierze udział w takim wewnętrznym programie Multiskill. Dzięki temu mamy pewien schemat wprowadzania w nowe środowisko pracy. Wspomagamy ich w odbiorze nawet ciuchów roboczych, doszkalaniu się czy zwiedzaniu wydziałów obok, żeby było wiadomo, z czym tutaj się pracuje, z jakimi urządzeniami. Wyzwaniem dla zespołu może być wielopokoleniowość w firmie, odmienne nastawienie do innych technologii, inne oczekiwania względem pracodawcy, czy też różne wizje ścieżki rozwoju zawodowego, to tylko niektóre kwestie mogące dzielić młodych i starszych pracowników. Zauważyliśmy, że młodzi pracownicy mają trochę inną perspektywę co do pracy, do oczekiwań, dlatego u nas na wydziale wychodzimy z troszkę innego założenia i wychodzimy naprzeciw tym ludziom. Staramy się obdarzyć ich tą większą opieką, zaczynając od odbierania ich z bramy głównej. Żeby umiejętnie pracować w zespole, należy wcześniej wypracować w nim zdrowe relacje, a tego nie da się osiągnąć bez zadbania o spójną komunikację w firmie, która rozwija zespół, integruje personel i buduje pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Dostałem SMS-a od starszego mistrza, że witają mnie fajnie w zespole, że miło będzie mnie przyjąć. Pierwszy dzień, jak się przyjąłem, zostałem od razu miło powitany, zaprowadzony na wydział. Zostało mi wszystko przedstawione. Miałem przydzielonego opiekuna, który nadzorował moje szkolenie. Podoba się bardzo praca. Nie narzekam. No jest, wiadomo, jest odpowiedzialna, wymagająca, ale są dni spokojniejsze. Kluczem do wypracowania partnerskich stosunków jest współpraca. Tworzenie wielopokoleniowych zespołów i powierzanie im wspólnych zadań nie tylko pozwala na wzajemne dzielenie się wiedzą i kompetencjami, ale przede wszystkim buduje i umacnia zespół. Gramy zespołowo, staramy się, żeby klimat był dobry, atmosfera, warunki. Nie ma tutaj jakiegoś natłoku tej wiedzy, że na już musi wszystko wiedzieć. Jest to wszystko rozłożone w czasie, więc nowy pracownik nie ma tego stresu. Żeby oni się nie bali po prostu. Żeby wiedzieli, co jest naokoło, bo jednak sam jak zaczynałem pracę, no to troszkę inaczej. Sam musiałem sobie poradzić, co gdzie się znajduje. Nikt mnie nie oprowadzał. Wiedziałem, że to było stresujące, więc chcemy to zniwelować i mamy nadzieję, że te działania idą w dobrą stronę. Dzięki posiadanemu doświadczeniu długoletni pracownicy w pewnym sensie pełnią rolę mentorów. Wykorzystując swoją mądrość i wiedzę, są w stanie łagodnie, ale skutecznie wdrożyć nowo zatrudnionego w swoje środowisko, a także stworzyć mu warunki do własnej realizacji powierzonych mu zadań.